Powstanie Salezjańskiego Liceum w Lubinie jest związane z przemianami ustrojowymi, do których doszło w Polsce w 1989 roku. Kilka lat później katecheza trafiła również do szkół. Budynek, w którym obecnie znajduje się Salezjańskie Liceum, został wybudowany jako budynek katechetyczny. Trafię tutaj do naszej wspólnoty salezjańskiej ksiądz Piotr Dziubczyński, który wcześniej studiował, trochę pracował we Włoszech i ma pomysł, żeby ten budynek wykorzystać na zorganizowanie w nim liceum. Uzyskuje zgodę przełożonych, pisze do odpowiednich władz państwowych i w lutym 92 roku kuratorium, mamy taki dokument, wydaje zgodę na utworzenie tutaj liceum niepublicznego. Od 2006 roku Salezjańskie Liceum jest szkołą publiczną. W ciągu 30 lat zarządzało nią 6 dyrektorów. W naszej szkole nauka odbywa się tak jak w każdej innej. Krążą różne mity na temat naszej szkoły, że uczą sami księża, a uczy w sumie jeden ksiądz, czyli ja. Jest jeszcze tylko brat zakonny, tak to wszystkie lekcje prowadzą osoby świeckie. Mszę mam raz w miesiącu z okazji czy to uroczystości kościelnych, czy też państwowych, a nie tak jak niektórzy mówią, że mamy codziennie mszę świętą. Salezjańskie Liceum jest kameralną szkołą. Uczniowie podkreślają jednak, że jest to wielki atut. Wszyscy się tak naprawdę znamy. Mamy znajomości też nawet wśród absolwentów Salezjana. I to wygląda tak, że idziemy przez korytarz i do wszystkich cześć, więc naprawdę atmosfera jest super. Przez to, że jest mniejsze grono, możemy lepiej siebie poznawać, nie ma takiego tłoku, przez co jest troszeczkę łatwiej też się przenosić między salami i jest po prostu przyjemnie, jak taka rodzina. Super jest atmosfera, wszyscy uczniowie się znają, wszyscy jesteśmy na cześć i przede wszystkim szkoła też wspiera sportowców. Aktualnie gram w piłkę nożną i czuję ogromne wsparcie od szkoły. Z okazji 30 urodzin przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym pamiątkowe zdjęcia. Przygotowaliśmy też z okazji dzisiejszej rocznicy specjalne zdjęcie budynku naszej szkoły, ale to zdjęcie składa się ze zdjęć uczniów, no i pracowników. Bo to, co jest najważniejsze, to nie budynek, to ludzie, którzy tworzą wspólnotę i atmosferę szkoły. Był również uroczysty apel, msza święta, poczęstunek, a także gry i zabawy dla uczniów oraz nauczycieli.